Idziemy do centrum Warszawy. Do centrum Warszawy, ponieważ byliśmy na laboratorium Slimeboxa. No i teraz... Ale było super. Bardzo mi się podobało. Bardzo? A mnie też. I mamy różne gadżety. Kupione. Taram. I co jeszcze mamy? Jeszcze mam. Wspomnienia, właśnie. Vlog Nicole TV. Tak, vlog Nicole TV. Nicola z rodzicami była. Zapewne oglądacie Nicole, także znacie ją. A jak nie, to poznajcie. No i co jeszcze? No i dużo innych widzów nas spotkało, tak? Nawet chłopcy byli, to mi zaskoczyło, ale pozdrawiam wszystkich chłopaków. A przed nami tramwajek. Myślę, będzie to syrenka. Syrenka! Oczywiście żartuję, bo to jest taka legenda. Przed nami piękny widok na panoramę Warszawy. Wow! A tutaj jest też ten... Co? Prawie, że to jest... No, jak się to nazywa? Pałac? Pałac. Kul. Kultury. To jest najwyższy budynek w Polsce. Nie. Tak. Nie. No ale z iglicą licząc. No z iglicą dlatego. Aha, a tam jest nasz hotel w oddali. Nie. Za takim... Taki, no taki budynek. No nie, mój palec może wam go pokażę, ale tam są takie cztery budynki. Tam jeden to jest nasz. A po prawej stronie wieża Zamku Królewskiego Wisła. Tak, wieża Zamku Królewskiego Wisła, bo wy chyba nie słyszycie, bo wiatr wieje. A wiecie co? Bo przy naszym hotelu jest blisko złote tarasy. A wiesz, co to Michasia jest? Za pomnik? Co tam jest? To jest taki pomnik i pani nam go pokazywała z zamkiem na lekcji. No i co to jest? Tam jest na tym? Na tym pomniku? To jest kolumna kogo, no? Króla z... Gmunta. Z Gmunta. A tutaj Marzenka. A tu Marzenka idzie. Pomachaj. No i co Marzenka, czy to jest kolumna Zygmunta? Bo Michasia powiedziała, że pani mówiła w szkole. Nie ma innej opcji, to pani mówiła bardzo dobrze. Zawsze pani ma rację. Tak. A jak nie ma, to patrz, punkt pierwszy. O. No i zamek. Królewski. Królewski w Warszawie. O, stadion, patrzcie. Stadion oszalał. Ale tam przed chwilą właśnie byliśmy. No, tam byliśmy przed chwilą. A teraz jesteśmy tutaj. No. Co tam wybrałaś? Tutaj jest sałatka, kurczaki chyba jest, no i ketchup. Ale frytasy fajne. A Marzenka? Krótki burger. Wow. Błękitny książę się nazywa. Czemu błękitny książę? Bo ma ser pleśniowy. Aha. A ja mam mięcho. Tu jest ten, no jak się nazywa? Warzywka. Jakaś sylweczka. Ale patrz, masz więcej frytek niż ja. Ty, jakie takie fajne. To jest nie fair. Smacznego. Teraz wybieramy się na taras widokowy. Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ja bym właśnie nie wiedział, gdzie jesteśmy. Tam za chwilę będziemy na samej górze, prawie że. No prawie że. A w ogóle teraz pogoda się coś zepsuła, nie? No, pada trochę deszczu. Kropi. A wcześniej było słuchać. A Marzenka moknie. No a na kularach masz te kropelki wody, jak i zaczną na kamerze. No, a na kamerze też trochę. Wycieraczki jeszcze muszę wycieraczki zamontować. Na kamerze też. No, to jest autobus, który się nazywa Ogórek. Kiedyś takie jeździły, to nieśmieszne. Co niektórzy jeszcze takimi autobusami na kolonii jeździli. Podoba się? Drukujemy? Tak. Mi się podoba, fajnie. Na maila sobie śmieję. Drukujemy? Pokaż Marzena, jak zdjęcie wyszło. No, fajnie, słuchajcie, na takiej belce, na takiej wysokości, patrzcie.
Tu tutaj jest Pałac Kultury, Warszawa nocą, a my no siedzimy. Ale super. Ekstra. A teraz idziemy na górę, windą. Na górę piętro. Ale nie. 30 piętro. Masz na wysokości? Nie, ja zapisałam bluzę. No, a co ci zimno będzie? Damy radę w trójkę? Jedziemy. 19, 20. Teraz będzie 30. 30. Proszę. O, jak szybko dzielimy. Gdzie teraz? Teraz. Ładnie, fajnie, fajnie. O, ale ta kolejka w dół. Park, Pałac Kultury i Nauki w Parzekińskim. Fotkę sobie można strzelić. Wow. Ale widok. No, idziemy. Slime box. Nie wiem. Jakoś tak mówię, slime box. A to mój slime box. Slime box. Albo slime box. A ja mówię slime box, jak automat. Tam przed chwilą byliśmy. Nie, Michaśka, na samej górze. Tak. Po prawej czy po lewej stronie? Czyli po prawej i po lewej. Co kupiłaś, Miaśka? Płytę metrzy, pierwszą dopiero część. Pierwszą część, ale coś tu jest jakiego dziwnego na tej płycie. A czy na tej okładce, co? Naprawdę pachnie ananasem. Trzeba ją podszyć? Pachnie naprawdę ananasem. Tak? No faktycznie, pachnie ananasem. A co jeszcze było ciekawego? Naklejeczki. Pokaż widzom. Na przykład taki uśmieszek. Emotki. Wow, ale ładna. I? O, to jest fajne. My trzy, tęcza. A tu jest okładka. Okładka. My trzy. No i zestaw piosenek. Ale która to jest wersja płyty? Pierwsza. Pierwsza płyta, pierwsza część. A to już jest więcej? Już jest też druga. I tutaj na przykład macie... Aha, teksty piosenek. Szalona sympatia. No, to Michaśka będzie słuchać. To teraz. Gdzie będziesz słuchała? Może siedzieć w hotelu? W pokoju z komputera. Okej. Dobra. A to jest w ogóle co? Jako pamiątka z Warszawy? Zapowiada się muzyczny wieczór. Dzisiaj już się żegnamy z Warszawą. Było super. Było jedziemy super. Do... Chorzowa! Żegnamy się ze Slimeboxem i różnymi przygodami, które nas tu czekały. No i też z Lotniwal TV. Tak, no bo spotkaliśmy się. No i teraz jedziemy do Chorzowa, a potem za dwa tygodnie jedziemy do... Łodzi, a potem do Sopotu. I tak dalej. Ciąg jest. Także widzimy się później. A dzisiaj są w ogóle marzenki urodziny? Właśnie, dzisiaj są marzenki urodziny! 24 czerwca! Wszystkiego najlepszego! Dziękuję, dziękuję, ale to tak bez szumu. Ja nie lubię tak szumu. Bez szumu, bo na wyjeździe. Wczoraj był dzień też ojca. Właśnie, wczoraj był dzień ojca, a ciekawe kiedy wy to widzicie. Bo wy już to może... po dniu ojca i po urodzinach. No właśnie, wszystkim. No ale wszystkiego najlepszego dla marzenki. Ale pozdrawiamy, a ja dziękuję. No to na razie, pa! Pa, 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 pa. We'll be right back.
to zaraz wam Michaśka pokaże, co wybrała. Tak, to lubi. Ta jęga. Tak? No. Na wakacje. No, 3, 4, 15, pokażę. Co tam ciekawego. Wow. Tutaj na przykład mi się tak naczepię na... A ty masz chyba takie już, nie, figurki? Mam chyba Belle i... Trochę jest. Ale ja już nie umiem doczekać. Otwarcia? No, a ty niestety dopiero w domu w Chorzowie otworzysz. No. Pomóż ci. Dobra, to kończymy i... A o 17 dopiero z pociąga przyjdziemy, niby o 20.11. No. O 17.30 dokładnie jest pociąg z Warszawy do Katowic. No, do Katowic. W dzisiejszym odcinku to tak, już tyle. Jak się wam podobał, to... Tradycyjnie łapki w górę. Pamiętajcie, że to by kanał subskrybować, no i komentować, i zapomnieć. O dzwoneczku. Przy subskrypcja. I pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. I szczególnie no. Weronikę. Pa!